Koniński Klub Szermierczy był organizatorem trzeciego Pucharu Polski Juniorów Młodszych z cyklu KGHM Tour w szabli kobiet i mężczyzn. 82 szablistów, 12 grup, a wśród nich najlepszy Maciej Adamus, UKS Szabla Ząbki. Jednak wejście do ścisłej ósemki minimalnie przegrał z Marcelem Broniszewskim z MUKS Wiktor Warszawa. Broniszewski dotarł do półfinału, gdzie spotkał Oskara Kwiatkowskiego z UKS Szabla Brzoza. Wynik walki to 15-6 dla Kwiatkowskiego. W drugim półfinale zmierzyli się Oskar Kusak z UKS Hajduczek Olsztyn i Krzysztof Kajor z klubu Pałac Młodzieży Katowice. 15-9 dla Krzysztofa Kajora daje mu awans do ścisłego finału. Finał Kwiatkowski-Kajor, wygrywa Krzysztof Kajor 15-8. Trzeci Puchar Polski Juniorów Młodszych w szabli. Po grupach rozstawiłem się 10, ponieważ przegrałem jedną walkę. Później miałem bardzo ciężkich przeciwników, ponieważ walczyłem o 8 z Jakubem Dziernieńko. On jest rozstawiony z numerem 3 w rankingu ogólnym. Następnie z Kacprem Nowinowskim. Wszystkie walki sprawiły mi dużą trudność, również finał, ale na szczęście go wygrałem, z czego jestem bardzo zadowolony. Zatem pierwsze miejsce w trzecim Pucharze Polski Juniorów Młodszych z cyklu KGHM Tour w szabli mężczyzn zdobywa Krzysztof Kajor, Pałac Młodzieży Katowice. Srebro dla Oskara Kwiatkowskiego, UKS Szabla Brzoza. Brązowe medale odebrali Oskar Kusak, UKS Hajduczek Olsztyn i Marcel Broniszewski, MUKS Wiktor Warszawa. Do turnieju szablistek zgłosiło się 67 zawodniczek, co dało dokładnie 10 grup. Tu najlepsza w rozgrywkach grupowych Aniela Kozłowska z MUKS Hajduczek Olsztyn, która w rywalizacji bezpośredniej pewnie dotarła do półfinału, w którym spotkała Klaudię Malgrem z KS Karabela. Klaudia okazała się nieco lepsza i pierwszy półfinał wygrała 15-7. Drugi półfinał to pojedynek klubowy i rodzinny. Dwie zawodniczki, Zuzanna i Paulina Porada z klubu TMS Zagłębie Sosnowiec. Lepsza okazała się Zuzanna, 15-9. W finale czekała już na nią Klaudia Malgrem, ale Zuzanna nie zmarnowała okazji na zwycięstwo, wygrywając 15-8. Nazywam się Zuzanna Porada, dzisiaj wygrałam trzeci Puchar Polski Kadetów z serii KGHM Tour. Był to bardzo męczący dzień dla mnie, ale jak widać pełen sukcesu, bo wygrałam, tak, zrobiłam to. Najcięższą walkę, wszystkie były naprawdę ciężkie, ale taką jedną z najcięższych, jak mogę powiedzieć, w życiu, była z moją siostrą, naprawdę. No, uważam, że dałyśmy z siebie wszystko i jestem bardzo zadowolona z tego, że wygrałam i tak samo sukcesu mojej siostry. Zatem złoto trzeciego Pucharu Polski Juniorów Młodszych w szabli kobiet dla Zuzanny Porady TMS Zagłębie Sosnowiec. Srebro dla Klaudii Malgrem KS Karabela. Brązowy medal dla Pauliny Porady TMS Zagłębie Sosnowiec i Anieli Kozłowskiej UKS Hajduczek Olsztyn. Pozdrawiamy z Konina.